Witajcie, nazywają mnie Smutten & Dropsom, a to jest kolejna na starym kanale, jest to gra Recore, która miała premierę właśnie dzisiaj. Proszę bardzo, jest to post-apo z dziewczyną i robotem właśnie, to taki właśnie team tworzył, zgrany dosyć. Far Eden. It wasn't supposed to be like this. Go on, Mac. It's over there. But if anyone can set things right, Jewel, I knew it would be you. Okay, we're looking for a power source. It's the only way we're going to get our crawler back online. Do you have the scent, Mac? Then let's track it down. O kurde, ten pies mówi po chińsku, no to niezbyt się dogadam. Nie, po japońsku tak bardziej. Kurczę, nawet ślady są. Jest to ekskluzywne oczywiście na Xbox, ale ja gram na PC-cie, więc no. Więc tak. No dobra. Taki to ekskluzyw, nie? Dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że to będzie lepsze od Fallout. Zresztą no, sam widać, nie? Jaki tutaj rozmach robiono. Moim zdaniem. My exoframe is working fine. Thrusters are recharging just like they should. Jest to taki właśnie. Jest to gra, która kurczę mogłaby pretendować do gry roku naprawdę, bo naprawdę mi się ona podoba, kurczę, jest wyśmienita. Przynajmniej było wyśmienite to, co było we zwiastunach, nie? To strasznie mi ta bohaterka przypomina Rey Star Warsu, więc no zobaczmy. Kurczę, jakie to miodne jest rozgrywka, naprawdę. Kurczę, fajnie się tutaj walczy, serio. Feeling strzelania idealny po prostu. I to jest oczywiście hack and slash, tam strzelanka, FPS, właśnie RPG, połączony w ogólnie taki zlepek, nie? Gatunkowy, więc no naprawdę mi się to podoba. Mam nadzieję, że będzie tutaj z każdego gatunku wszystko co najlepsze tutaj brała ta gra. Dobrze. Kurczę, strasznie mi się podoba ta gra. Ta jaka płynna jest, kurczę. Old Corbot frames. Looks like the scavenger bots have picked them clean. ...60 FPS-ów pewnie nie ma tutaj, ale jest płynna taka bardziej, no płynna. Dobra. To jest Mac, on się nazywa, ten nasz piesek. Jakieś mam głowy zrobić, nie? Tutaj kurczę będziemy zbierać sobie. Joel, ona się nazywa. No ciekawe imię. On mi teraz pokazuje mi ten piesek jak się skacze, nie? O, teraz pewnie, że mogę podwójny skok zrobić czy coś. Saw a future paradise. Proszę bardzo, tutaj nawet nam... Tutaj będzie narrator mówi, że to jest właśnie zniszczona ziemia, nie? Nieźle. Whoa, careful boy. It's a long way down. No fajnie, no dosyć. Wiadomo na co to robiono, na konsolę, nie? Temu tak łatwe celowanie jest. Jakieś naprawdę mega wspomaganie tutaj jest, naprawdę. Oj kurczę, no w tą grę to się przyjemnie gra, naprawdę. A na pewno się przyjemnie tutaj strzela. There
ty będzie? Let's get you back to your socket. Aha. Dzięki. In you go. Proszę bardzo, to oczywiście wszystko pokazuje, jakby ktoś był ciekaw. O, Mac. I Turner. Kurczę, tutaj dzienników ona prowadzi, naprawdę. Się rozpisuje tutaj. Nasza dziewczyna tutaj, nasza bohaterka. Mac, listen. You hear that? Come on, this way. Mac, get back here. Go get Mac. Zabrali go, tak? I'm coming, Mac. Dobra, no musimy uratować naszego przyjaciela, no. Kurczę, porwali go, złodzieje. Nie, kurczę, zginął? Naprawdę? 10 minut nie minęło już, kurczę. Straciłem towarzysza, przyjaciela, kurczę. Naprawdę? No, to już widać, jaki ja będę w tej grze. Super, nie? Kurczę. Będzie trzeba go jakoś uratować, co? O, tutaj jeszcze mamy coś takiego. Dobra. Okej, jakby ktoś był ciekaw, oczywiście to pokazuje, nie? Tu jakieś też ma odrzutowe buty, naprawdę. To jest jakaś ziemia w przyszłości, nie? No właśnie, tylko ta przyszłość nie jest zbyt kolorowa, bo jest post-apo, nie? Więc no, tu jest tak. No taki Fallout po prostu, nie? Okej, tutaj nie ma naszego Maca. A Maca! Nie Windowsa, Maca! Czy mogę zrobić tutaj takie przyspieszenie fajne? Mogę zrobić takie przyspieszenie fajne. Jeszcze raz w takim razie. Aha. Podziałało, podziałało, proszę bardzo. Mac. Co oni ci zrobili? Try and be more careful. We're not gonna find many friendly bots in here. No tak, i tutaj już jest zima, ona w rękawku. Na ramionczko właściwie koszulce, więc spoko. Nice. Aha. Mac, that away, Mac. Go get him.
That's the last of them. Did you see their frames, Mac? They were all corroded. No i w walce też ten się przyda nam, Mac. Y naciskam i po prostu on atakuje przeciwnika, więc super. I wonder what scared them all out of their sockets. See what you can find. OK, 9 to jest. Też to było bajka o takim piesku właśnie mechanicznym. Się K9 nazywała. Don't worry. We won't hurt you. Over here. There. Feel better? I know, I hear it too. Power source must be close. Watch out, caterpillar. Next, sit there. Corbots are much more intelligent than Corbites, but we designed them both to be absolutely loyal and highly protective of humans. Huh. I'm getting some really weird readings from that power source. I wonder if it's affecting the other bots somehow. Come on, Mac. Power source is this way. My extractor should work on this door, just like before. That thing has shields. Maybe my charge shot can knock them out. Aha, i mogę zmienić strzały. Tak, to jest to, czego właśnie szukamy. Właśnie. Musimy zahaczyć, proszę bardzo. No to czeka nas pierwszy starszy, to jest takim bossem w sumie. Tak. Tak, najlepsze jest to, że można sobie tych combo naładować. Source we've been tracking? Never seen a core like this before. Have you, Mac? All the colors are mixed together.
Oh, come here, boy. I see that leg. Doesn't look too bad, but I won't be able to fix it here. Can you make it back to the crawler? Okay, okay. Let's go home. All right, Mac. We got what we came for. Let's head back to the crawler. Dobra, w takim razie lecimy dalej, moi drodzy. Kurczę, ale to jest fajne. Guess the core was linked to the local security system. Yep, there's our crawler. Home sweet home. To twój dom, kurczę? Tak naprawdę to ja nie wiem nic o naszej bohaterce, nie, więc spoko. Bo fajnie, będę poznał ten świat, nie? Tylko jeden tam zwiastun obejrzałem, nie, jak ona to zbiera. To resztę nie wiem, więc super. More rogue Korbots. Don't let him near the crawler. Czy wiadomo, że w tym zwiastunie ona będzie miała jakieś więcej przyjaciół, nie? Tych robotów, kurczę. Ciekawe swoją drogą, czy jesteśmy ostatnim człowiekiem na Ziemi, nie? Czy ktoś jeszcze... Ktoś jeszcze się, kurczę, został z rasy ludzkiej. Też ona jest, kurczę, jakaś mechaniczna, nie wiem, mechaniczną nogę, rękę. Ciekawe, czy to są implanty, nie? Te, czy to zastępuje jej ręce, czy to jest jakaś zbroja, nie? Ale jestem bardziej przekonany, że to, kurczę, jej zastępuje jakoś ręce, nie? Czyli gdyby nie te, kurczę, metalowe części, to one byłyby, no, po prostu robotem. Kurczę, taki burdelancy, nie? Troszeczkę. Mobile maintenance habitat. Double thick hull and redundant systems throughout. We built them to last. Of course, no one thought they'd need to last this long. Over there. Matt, over there. Fajnie rozmawia, nie? No tak, super. Wszystko zrozumiałe. Może Tlaistelator gra, co? Chociaż to tam raczej nic nie pomoże. Pomyślcie, jak ile tutaj ludzi musieli włożyć serce, żeby coś takiego, kurczę, nagrać, naprawdę. Szacun dla nich, nie? Oj, tu jest nasz dom, kurczę, nie? Hope this works. Ha ha!
doesn't look like it lost any energy at all. Hey, kiddo. If you get this message before you go to sleep, sweet dreams. If not, wake up already. It's been 200 years. Listen, I just wanted to tell you I've got a little more work to do here. But they're holding a space for me on the next evacuation fleet. And I'll meet you on Far Eden, just like I promised. Don't worry, Jewel. Everything's going according to plan. I know, Mac. Nothing is going according to plan. I mean, look. Pylon in the next sector is offline. Now that we've got power, we can unlock the gate, go over there and check it out. This report says the pylon's been offline for 96 years? So why didn't we wake up right when the problem started? We're the closest maintenance team, right? What happened, Dad? Where are you? And where is everybody else? Come on, Mac. I'll get you fixed up. And then we both need to fix that pylon. Kurczę, chcesz tym takiego robota, naprawdę. Wspaniała rzecz, nie? No cóż, moi drodzy. To jest po prostu idealny moment, żeby zakończyć nasz tutaj odcinek, więc moi drodzy. W tym momencie się z wami żegnam. No i tutaj właśnie tym tutaj dzienniczkiem się po prostu zakończymy w tym momencie. Więc żegnam się z wami i do usłyszenia. Cześć! When so long.